Siemka tu Emka, czas na kolejny odcinek w trobie w serii od zera. Dzisiaj mieliśmy porobić sobie trochę mastery, pamiętacie? To może zaczniemy od tego, że mam dwa takie talizmany. Taki perełk. Tutaj talizmany. One były tutaj, o. Dwa kiciusie mamy. No to z tych kiciusiów trzeba zrobić mounty. No i teraz trzeba sprawdzić, jakiego tutaj nie mamy. Mecha. Myślnik. Nie mamy. No to robimy tego kiciusia. Dalej. Magic. O, tego też nie mam. No i super. I dwa sobie zużyjemy. I dwa kiciusie sobie przypiszemy. Plus 100 mastery. Elegancko. Dobra, dalej. Tutaj plus 100 mastery zdobyliśmy. Teraz trzeba dołączyć to w hubie, sobie tam przejdziemy do tego shadow towerowego świata, sobie zrobimy coś. Tak, tutaj idziemy do tego marketu shadow tower, tam sobie ogarniemy parę rzeczy. Dobra, oczywiście szardy czy na skrzyneczki, te skrzyneczki sobie jeszcze otworzymy. A może tam jeszcze Void Watcher nam jeden wypadnie? Nie, nie. Wypadło nam znowu Heart of Darkness, dobra. Za Lunar Soul jeszcze nie. Za Display Divinity też jeszcze nie. Patrzcie, tu już jesteśmy blisko, 40 fragmentów mamy. Ale to jeszcze chwila. No i dobra, no i tutaj w tej zakładce. Chyba skończyliśmy tego na pewno. Dream Brony mieliśmy, ale Shadow Ray nie mamy. Sobie zrobimy. Sprawdzę na wszelki wypadek. Jest Dream Brony, dobra. Dalej, no to tego na pewno już nie mamy. Ale na wszelki wypadek lepiej sprawdzać. Restless. Aj. No, tego też nie mamy. A tego to na pewno nie mam. Dobra, jedziemy z tym. Chociaż tutaj jakiś żagiel, nie wiem czy. Sail. Nie wiem czy jakiegoś żagla tutaj sobie nie brałem przez przypadek kiedyś. Dziesiąt mastery za niego, super. Dalej lecimy. A, Shadow Sail. Jego też nie mamy. Jak miło. Infinity. Jego też nie mamy, no i super. To jednak nie brałem żadnego. No, to już 30 kosztuje. Szkoda. No to już sobie następnym razem ogarniemy. No, troszkę tych rzeczy zrobili będziemy. 2, 4, 6, 8. No, mniej więcej. No i pyk. No i tu będzie trochę mastery. Zobaczcie, po 50 za każdy dostajemy. Jak levele nam ładnie wpadają. O, jakie zielone skrzydełka dostałem. Zobaczcie, zielone skrzydełka dostałem. Bo już mamy powyżej 400 mastery. No i ślicznie. No i Blue Gemdas Tom dostaliśmy. O, to świetnie, to jakbyśmy go jeszcze wypełnili teraz, to byśmy jeszcze mogli spróbować sobie ulepszyć tamten. O, Blue Gemdas. Moglibyśmy spróbować sobie ulepszyć jeszcze tego gema, pamiętacie? Niebieskiego. Tutaj nam brakowało gemdastu. 5000, no to tak. To sobie zaraz polecimy gdzieś. A może od razu w Shadow Towerkę na przykład wskoczę. A tu tylko można ultra otwierać, zobaczcie. Dobra, tu tylko hardy. Dreadnota harda zrobimy sobie.
Może z niego jeszcze wypaść Binding Darkness, tam jeszcze można powiedzieć, że nam się troszkę przyda. To kiedyś, teraz już może nie tak bardzo. Ale ten Dreadnought wiem, że w tym tygodniu jest bardzo prosty do zrobienia. Więc tutaj nie będzie żadnych problemów, zrobimy go bardzo szybko. No, mam nadzieję, że wystarczy nam. Jak nie, no to zrobimy jeszcze jakieś inne wrota proste. Na przykład Dreadnought tylko na easy. Na normalu. Chcę tylko ten gamedustowy tone napełnić, więc wybaczycie mi chyba, że troszkę ze mną sobie, można powiedzieć, pofarmicie. No a co potem? Potem jeszcze chciałem zrobić troszkę mastery w Crystallogy. No, już nie powiem, już dzisiaj wpadło parę leveli, więc już jestem zadowolony. No i taki w sumie był plan. No a z każdym levelem oczywiście rośnie nam ten damage, który no już praktycznie tylko przez master i smoki możemy robić, nie? Tutaj za dużo opcji już tutaj nie mamy. Jeszcze miałem w sumie w tym odcinku zrobić smoka, też by było jakieś mastery. Jeszcze nie wiem jakiego, ale nie no, 300 monet zaraz będziemy mieli, dwie monety nam brakuje, w sumie możemy kupić. Nie będę was tutaj też przetrzymywał. Sobie kupimy. O, i 3 Binding Darkness mi padło, no i super. Na pewno się przyda. Jak będą jeszcze te nowe gemy, to nam też pewnie będzie można zamienić statystyki. To tam też to się przyda. A te Binding Darkness wcale nie jest tak łatwo wyfarmić. No chyba, że się ultra ciągle robi, no to się ma w tego bardzo dużo. No, jak się farmi stelarki, nie? Na Shadow Towersie, właśnie z tych minibossów, to wtedy też dużo tych Binding Darkness wypada. No ale tak to jest trochę lipa z tym. Jak się ma słabsze konto, czy nawet jak się hard samemu nie może farmić dość szybko, to też jest problem. Nie. Farmimy Dreadnought'a, to farmimy Dreadnought'a. Chociaż można by tu i tu wskoczyć, nie? Zrobimy sobie Dreadnought'a. A oni nas i tak zaproszą tam. To sobie zrobimy jeszcze hydry. Tak to się robi. I tyk, jeszcze przejdziemy tam. No, jak wiecie, że was ktoś zaraz zaprosi, to nie puszczajcie lewego przycisku myszki, to wtedy będziecie cały czas auto-atakować. A potem, no, niestety wam się przerwie, jak puścicie. Już nie będziecie mogli włączyć. Chyba, że zaproszenie anulujecie. A my nie chcieliśmy anulować zaproszenia. O, do tego tomu już niedaleko. To może akurat po tym będzie. Gdzie jest mój kluczyk? Tu jest kluczyk. Skrzyneczki też sobie tutaj trochę otwieram. Dużo skrzyneczek w tym tygodniu otworzyłem. No i mam nadzieję, że... A, jeszcze trochę by trzeba było otworzyć, no. Tak z 500. No może jeszcze coś tam pootwieram sobie. Zobaczymy. Może jeszcze po farmie Shadow Towerkę też będzie trochę skrzynek. No zobaczymy, no zobaczymy. Mam jeszcze trochę skrzynek z gemami. To wszystko trzeba przemyśleć. Zacząłby sobie fajnie teraz, tylko ulepszę jeszcze tego niebieskiego do końca i będzie można już te ulepszacze robić, nie? To będzie jeszcze dawało nam dość power ranku. No ale dużo opcji już nam nie zostaje. Kolejną opcję ulepszania się eliminujemy. Jeśli ten na 25 wprowadzimy, no to teraz już jesteśmy, dopóki nowe gemy nie wejdą, to już z ulepszeniem gemów stoimy, nie? Tylko właśnie przez te Bound Brilliance, te ulepszacze, tworzenie, możemy sobie jeszcze troszkę polepszać te gemy. No ale to już... No to już nie jest tak dużo, na przykład na tym gemie 250... Tutaj niecałe 200... No tak można liczyć po 150 na gem, nie? No to tak mniej więcej... Coś koło 1000 power ranku jeszcze można ciężkim trudem uciurać właśnie na ulepszaniu tymi boosterami. Już, znaczy no, takimi, nie, to nie są boostery, to są te ulepszacze do gemów. Te procentowe statystyki co rosną. No już tu jest lipa, nie? Tu już jest lipa. Ale o to chodzi, nie? O to chodzi. Coraz ciężej jest ten power rank zdobyć. Zdobylibyśmy dzisiaj te 21 000, co? Już byśmy tak dociągnęli do tego.
No patrz, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jakiegoś jednego zwykłego dungeona sobie rozwalimy i będzie. Będzie to 5000 gemdastu. No Hydra, ja zawsze jestem chętny, bo wiadomo, że przecież na to jest odznaka, nie? Jeszcze niedługo rybki będę miał odznakę. Też spoko. Sto mastery wpadnie. O, super! Wszystko zrobione. Ech, tutaj jest jakiś wysoko dungeon niezrobiony. Z tych zwykłych bossów na światach, czyli tam jak stał ten T-Rex, to z nich też można dostać Binding Darkness. Więc jak ktoś te minibossy też rozwala dość często, to też może dostać. Też może dostać. Dostaniemy teraz? Jest! Udało się w końcu. Super, cieszę się. I cyk, 5000 gimnastiku. No dobra. To co? Spróbujemy jeszcze? No dawaj, siądź chociaż raz. Oj, skończyło nam się. Podkowie? Ej, dupa. No niestety nie udało się. No musimy poczekać na ten poniedziałek. Niestety musimy na niego poczekać. Wpadnie nam trochę właśnie tych boosterków. No i Game Dust przede wszystkim. Znowu 5000 dostaniemy z tobą. A 5 skrzyneczek mam jeszcze. Zawsze to 5 skrzyneczek do przodu w rankingu. Dobra, no to teraz powinniśmy się udać. Tutaj się nie udało niestety. Powinniśmy się udać teraz do Geoda i tam sobie też trochę ulepszymy, zobaczycie. No tak fajnie by było parę leveli zdobyć w tym Geodzie, to byśmy sobie zdobyli kolejne te relikwary. Za 5 poziomów jestem. Za kolejne 5 poziomów. Już, no takie 4 poziomy i 9 punktów. Chociaż wątpię, że aż tyle porobimy tutaj. Dobra. W tej pierwszej zakładce zostały nam tylko recepty. No i byśmy mogli na samych tych receptach 2 levele zdobyć. Ale to strasznie dużo kryształów zżera. Tutaj co nam zostało? Tutaj to są jakieś pierdoły. Tom zrobiony, tutaj też recepty. Ale widzicie, tylko 5 byśmy ich zrobili. Strasznie mało. A, bo Builder Rate mamy mało. Dobra. Ale ja tutaj chciałem głównie jakieś mounty porobić. No, ten Builder Rate trochę kosztuje. Kurczę. Te duże recepty to już w ogóle, nie? No nie wiem, tak z 2 mounty byśmy sobie zrobili. Zobaczymy, ile Builderite będzie stał. Builderite? O, taniocha jest. Taniocha Builderite po 80 tysięcy, dobra. To sobie kupimy troszkę tego Builderite'u. No i sobie byśmy zrobili parę mountów. Widzicie, tutaj 50 do Geoda i 50 do zwykłego, nie? Więc to jest fajne. Tutaj jeszcze tego. No i jeszcze tego byśmy sobie zrobili. No i dobra. Z kryształami znowu jest lipa. Ale zrobiliśmy sobie 3 mounty. No i brakuje nam jeszcze... No tak... 170 parę mastery. Dobra. Ale tego Geoda jeszcze bym podciągnął trochę. Po ile są te recepty? Geodian. Geodian. Po 5000. Srogo kosztują. A właśnie, a ile tych recept jest do odblokowania? By trzeba było pierw sprawdzić, żebyśmy sobie za dużo ich nie kupili, prawda? Z Fluxa mam ponad 2 miliony, więc tutaj spokojnie sobie damy radę. Dobra. Więc teraz musimy sprawdzić, gdzieś tutaj powinny być te recepty. Receipt, biom receipt, seasonal receipt, block receipt. Height collected. To na pewno nie są te. O, Geode Frameworks.
Zwykły Geode, Geode Advanced i Geode Framework. Dobra, czyli 65 takich recept jest z tych pierwszych. Czyli w sumie możemy to wszystko kupić, nie? No troszkę wydamy, High Supply 400 tysięcy, ale to tutaj będzie mastery leciało. Zobaczcie, fajnie jak tam pasek leci teraz, jak sobie używamy tego. Super, nie? No i się skończyło. Było fajnie przez chwilę. Dobra, to jeszcze potrzebujemy 50 mastery. 50 mastery nam jeszcze potrzeba, żeby dobić do 21 tysięcy. Ale przecież my mieliśmy jeszcze spoka zrobić, nie? Dobra, no to to już sobie dzisiaj odpuścimy. Jeszcze tutaj, ile mi brakuje tutaj? 3 ulepszenia, albo jak jakiś rare nam siądzie z jajek, też. Tutaj na pewno jutro sobie jedną rzecz ulepszymy, będzie poniedziałek, tutaj będzie metamater, to sobie coś ulepszymy, jedną z tych rzeczy. Jest tutaj bez problemu. Jeszcze tam jakieś relikwary mam, no. W następnym tygodniu na pewno będzie ten 75, dobra. Jeszcze tak na zakończenie naszego naszego rana z mastery dzisiaj sobie zrobimy jednego smoka jeszcze. Tak, brakuje nam paru monet, to nie problem. Sobie tutaj kupimy te parę monetek. Elegancja Francja. Moglibyśmy w końcu tego podwodnego zrobić, nie? Mamy cały czas na niego. Mamy cały czas na niego rzeczy, tylko Ancient Scale potrzebujemy. O tak. Scale. Ale tanie. No to bierę na miejscu od razu. 12 jeszcze. No to 4,8 kupujemy. No i dobra, no i cyk, smoczek. 250 mastery oczywiście. Czyli level nam skoczył. Czy tam nawet 2. Dostaliśmy oczywiście 30 power ranku za to, że smoka zrobiliśmy. Jakie tam statystyki miał ten smok? Health regeneration miał tutaj. 250 physical damage, 1800 health regeneration i oczywiście 50 magic finda. Smok tak wygląda. Smok tak strzela. Tak, ten duży, którego tam próbujemy zabić normalnie, żeby dostać te fragmenty. Dobra, to tyle w tym odcinku będzie. Myślę, że całkiem spoko wyszło. Troszkę tych mastery zrobiliśmy, chyba z, tutaj z 10 leveli. Tego głównego, nie? No tego oczywiście mastery ciężej teraz zdobyć tyle leveli. Za każdy level nam rośnie o jeden punkt ta wartość, która jest potrzebna do zdobycia kolejnego levelu, nie? Teraz kolejna rzecz, która nas interesuje w mastery, jest daleko. Bardzo daleko. Jest dopiero tam na 400 którymś poziomie kolejny tom na Gemdust. Bo to będzie nam teraz potrzebne bardzo. Dobra. Myślę, że zboostowaliśmy troszkę nasz coefficient. Czyli znowu będziemy troszkę więcej bili. No oczywiście jak włączymy potę, to tutaj nam do 100 wrośnie nasz critical hit. No i nasz coefficient wzrośnie aż do 7 200 000. Więc to już jest całkiem porządnie. Oczywiście zmniejszyliśmy sobie znacznie HP, bo tu wszystkie statystyki uporządkowaliśmy ostatnio. No ale teraz myślę, że będziemy czerpać z tego profity. Teraz będziemy już... To już faktycznie teraz ten power rank, który mamy, to jest ten damage, który bijemy. Więc teraz już tylko do przodu lecieć. W sumie to jeszcze moglibyśmy jeszcze coś zrobić w tym odcinku. Jeszcze troszkę zboostować sobie mastery, bo przecież mamy 30 tych house core'ów, tak? Więc moglibyśmy sobie coś jeszcze zrobić. A w sumie i tak muszę w tym tygodniu otwierać skrzynki. Więc moglibyśmy jeszcze... O, tak, siadło. I to jeszcze nie była karma. Dobra, 50. No dobra, tutaj się tego spodziewaliśmy. 13 house core'ów. Dobra, to jeszcze moglibyśmy tutaj. To jeszcze chwilkę wytrzymacie.
Tutaj nie, te rzeczy nie, ale kostiumy, kostiumy tak. This is not in your collection. No to już jest w mojej kolekcji. Pyk. 80 mastery. To też nie jest w mojej kolekcji. No to cyk, do kolekcji leci. To też nie jest. No to cyk, do kolekcji. Po 50 tysięcy nas to kosztuje, widzicie? Strasznie nam fluxa to żera. Ale się opłaca. Uwierzcie, że się opłaca. Tyle mastery sobie wpakowaliśmy właśnie. No i też te wszystkie materiały, takie, które tutaj luzem u mnie leżą. O, no to jeszcze byśmy mogli raz sobie zrobić. Dobra, no to jeszcze. Jeszcze, ile odcinek trwa? 20 minut. A, to jeszcze. Jeszcze możemy poklikać. Dobra, to otwieramy. A, skoro znowu. 10 tych mastery wypadło nam. Takiego nie mieliśmy. To znowu mastery wpadło. No. Dobra. No tutaj 10 mastery po prostu. Tutaj znowu 9 hałskorów. Super. Taki jak Fortress Helm można mieć. Super. Dobra, no to jeszcze. Jeszcze w te kostiumy sobie wejdziemy. I tutaj widziałem właśnie, że taki kostium wymaga od nas tylko paru Somber Souli. Somber Soul. O, to sobie kupimy te i te. Nie tak dużo kosztowały znowu. I sobie jeszcze taki kostium walniemy. No i super. No, to zbustowaliśmy jeszcze o parę leveli mastery. No świetnie. 3 levele jeszcze nam wskoczyły. No dobra. Tych skrzynek już nie będziemy otwierać, zostawimy sobie je na kolejny tydzień na tą karmę. To chyba tyle, to chyba tyle jak na razie. Jeszcze monet jak nam też trochę brakuje, żeby tam coś kupić. To co, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się oczywiście, do zobaczenia w kolejnym odcinku.